faceci to takie duże dzieci. Nigdy nie dorastacie. Jako facet mogę wam, drogie panie, odpowiedzieć: wy też macie w sobie dziecko. Każdy pracownik w biznesie, czy to menadżer, albo szczególnie on, czy pracownik, powinien znać jakąś dobrą koncepcję psychologiczną, która mówi, jak zbudowany jest człowiek. Analiza transakcyjna to jedna z najlepszych. Powiem też szczerze, że jedna z moich ulubionych. Mówi ona o tym, że każdy zdrowy człowiek ma w sobie to dziecko. W związku z tym potrafi zachowywać się jak dziecko. Potrafi się zbuntować, czyli być asertywny. Potrafi być naturalnym, radosnym, wesołym dzieckiem. I to jest jedna z części naszej osobowości. Jest też druga. Skoro dziecko, to i rodzic. I cechy rodzica. Twórca tej koncepcji mówi, rodzic może być opiekuńczy. Czyli ty jako menadżer, jako pracownik obsługi klienta powinieneś potrafić być empatyczny, potrafisz zrozumieć kogoś, zrozumieć jego emocje i swoje emocje. Ale też jako szef potrafisz stawiać granice i być rodzicem krytycznym. Źle by było, gdybyś był szefem, który nie ma tej funkcji. Jakże trudno byłoby ci wymagać od ludzi. I trzeci stan oprócz dziecka i rodzica to dorosły. Dorosły dobrze czuje się w danych, w faktach. On mówi o tym, co się dzieje. I nie ma w tym nic złego, drogie panie i panowie, że jest w nas dziecko, że jest w nas rodzic i jest nam nas dorosły. Zdrowy człowiek ma wszystkie te stany. A ciekawy człowiek, mam nadzieję taki jak ty, będzie chciał coś więcej dowiedzieć się o analizie transakcyjnej. Warto. Bardzo lubię i cenię tą dojrzałą już koncepcję psychologiczną. Analiza transakcyjna.